Gdynia, kandydatka Waldemara z Rolnik szuka żony, dała upust swoim emocjom. W internetowym wpisie ostro zaatakowała producentów show TVP. Dlaczego uważa, że program stał się totalnym dnem? Rolnik szuka żony już po raz 11 gości w domach widzów TVP. Jeden z najpopularniejszych polskich programów randkowych podbił serca fanów, ale także nieustannie wywołuje kontrowersje. Najczęściej widzowie wyrażają swoje emocje związane z zachowaniem uczestników. Tym razem jednak to jedna z uczestniczek w ostrych słowach zaatakowała produkcję. Ania z Rolnik szuka żony atakuje produkcję programu. Waldemar był jednym z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów 10. edycji Rolnik szuka żony. Jedna z jego kandydatek, Ania, udziela się na facebookowej grupie poświęconej programowi. Wyraźnie dała do zrozumienia, że jej zdaniem produkcja pokazała ją ze złej strony, a widzom nie pokazuje się prawdy. Dla mnie ten program osiągnął dno totalne i mam gdzieś, czy mnie hejt zaleje. Reżyser pokazuje to, co chce pokazać, nie mamy na to wpływu. Nie pokazano z najgorszej strony. Nie znacie się na czarnym humorze, rozumiem, nie każdy musi się znać. Myślałam zawsze, że ten program jest coś wart. Uczestnicy Rolnik szuka żony wywołują kontrowersje. Jak widać, nie wszyscy uczestnicy Rolnika zachwyceni są tym, jak potraktowała ich produkcja. W najnowszej odsłonie programu z krytyką jednak mierzą się właśnie bohaterowie show. Jednym z nich jest Sebastian, który zdaniem widzów traktuje swoją kandydatkę jak gosposię. Pojawiły się nawet apele do kobiety, by jak najszybciej uciekała od Rolnika.